szanowni państwo, trzecia potrawa z udziałem tym razem nie tylko pana profesora Pawła Kowala, również po sąsiedzku dołączył pan Paweł Poncyliusz, po sąsiedzku. Dzień dobry, gdyż, z samego Rzeszowa. Gdyż pan z Rzeszowa. Rzeszów się niezwykle zmienił. Rzeszów, zdaje się, ma mieszkańców najbardziej zadowolonych z miejsca, w którym żyją. A ja przede wszystkim się dopasowuję, panie profesorze, jak zwykle w tej naszej miniserii, do pana prośby, do pana motta, do tego, czego panu brakuje w życiu publicznym i polityce, czyli miała być uczciwość. Uczciwość. Ten odcinek, proszę państwa, będzie o uczciwości. W czasie wyborów to jest tak, że no, obiecujemy coś, nie? I podoba mi się, jak mówił prezydent Zełenski ostatnio, ja obiecuję mało. Ale za to, co obiecam, to spełniam. To spełnia. Wracając do uczciwości rozumianej kulinarnie. Danie, które u nas jest cały czas koślawione. Bef stroganow. W 99,9 w okresie 99,9% kart jadłospisów w Polsce to jest stroganow. I to jest nieuczciwe, ponieważ był taki człowiek jak stroganow. I on się nazywał stroganow, a nie stroganow. Rosyjski arystokrata, książę, który zamówił kucharza we Francji. I tenże kucharz w oparciu o klasyczne rosyjskie składniki, czyli kiszone ogórki, grzyby, zrobił potrawę, którą nazwał na cześć swojego pana. Bef stroganow. Zatem, najpierw na patelni masło klarowane. Masło klarowane jest ważne, bo się nie pali tak łatwo jak zwykłe. Na tym maśle cebula. Cebula dopóty, dopóki się nie spali. I teraz papryka. Jeśli papryka w proszku, ja przepraszam, nie chodzi nam o to, żebyśmy mieli Budapeszt w Warszawie, ale papryka węgierska. Ale naprawdę nie chodzi o to, żebyśmy mieli. Nie, naprawdę o to nie chodzi. Wow, tak dużo tego Budapesztu? Tak, dużo. I teraz coś arcyważnego. Papryka się łatwo karmelizuje, ponieważ ma w sobie dużo cukru. Trzeba zgasić to odrobiną wody, ale odrobiną, gdyż teraz na jak największym ogniu, trzymając dalej garnek, wrzucamy polędwicę wołową, czyli coś, co chyba najbardziej podrożało w Polsce przez ostatnie 10 lat. Polędwica wołowa jeszcze 10 lat temu kosztowała 30 zł kilo, w tej chwili kosztuje 130. Co do drożyzny, to chciałem powiedzieć, że jest ciekawy przypadek w Dębicy. Byłem, rozdawałem ulotki. Pan idzie sobie, wręczamy mu ulotkę, on mówi, że on jest działaczem ludowym i zawsze był, no więc mówimy, no to fajnie, będzie pan głosował na PSL, Koalicja Polska. On mówi, nie, tylko PiS rozumie rolników. No i mówimy, no tak, proszę pana, ale drożeją warzywa, drożeje wszystko, co związane jest między innymi z rolnictwem. A on mówi, ale to nie jest wina rządu, to jest wina suszy. Fenomenem jest to, że dzisiaj rząd tak łatwo sobie prywatyzuje sukcesy gospodarcze, a z drugiej strony, jak przychodzą jakieś problematyczne rzeczy, to bardzo sprytnie przesuwa tą odpowiedzialność. Z tego wynika, skoro ten pan tak mówi, że nie potraficie przebić się z waszym przekazem. I nie mówcie proszę o tym, że telewizja w czyich jest rękach i tak dalej. Dlaczego tak jest, że ludzie nie chcą słuchać tej strony? No, chcą racjonalizować też swoje wybory, których dokonali polityczne. Co do telewizji, trzeba przyznać, że prezes Kurski opanował technologię takiego manipulowania i propagandowego, tępego przekazu do perfekcji. Ja uważam, że jest problem poważny, ponieważ telewizja publiczna zrobiła to, co się stało w wielu państwach, na przykład Ameryki Południowej, czyli wmówiła ludziom, że to, co dostają, dostają od partii, a nie od państwa. I podstawowe zadanie w tej kampanii wyborczej wytłumaczyć wszystkim, że nic nie zostanie zabrane, że 500+ będzie, że będzie 13 emerytura, zresztą ta 13 emerytura to nie jest znowu tak wiele, to jest tak jakby rozdzielić na miesiące mała podwyżka. A 500+ racjonalnie to już jest pewnie 300+. 380 ekonomiści policzyli. No właśnie. Tyle. To danie, to jest po prostu to, jak sobie Francuz wyobrażał Rosję. Mieliśmy wrócić do tego, jak sobie Polak, który jest opętany ideologią, wyobraża polską historię. Myśmy Francuzów nauczyli jeść widelce. No więc to prawda. Rację miał ten pan Kownacki, który powiedział, że Henryk Walezy przyjechał z Polski do Francji z widelcem. Tylko ten pan nie powiedział jednej arcyważnej rzeczy, że on również wcześniej z Francji do Polski też z tym widelcem przyjechał, ponieważ Henryk Walezy był
synem Katarzyny Medycejskiej. Katarzyna Medycejska była z Florencji. A co się takiego we Włoszech jada, co bez widelca jest nie do zjedzenia? Makaron. Zatem to Włosi wynaleźli widelec i po raz pierwszy widelec pojawił się właśnie we Florencji na dworze Medyceuszy po to, by móc na ten widelec, który wówczas miał jeszcze najczęściej dwa zęby, nawijać makaron. A przed przyjazdem Walezjusza tutaj Polacy nie znali widelca. My naprawdę nie musimy pisać bajek, by się lepiej poczuć. Nasza historia jest wystarczająco wspaniała, by nie wmawiać sobie, że nauczyliśmy Francuzów jeść widelcem. Ale wie pan, jest jakiś problem z nami, że albo się przeceniamy, albo się niedoceniamy. My nie umiemy jej pójść środkiem i to jest, może w czasie kampanii wyborczej trzeba to wyraźnie powiedzieć. No więc właśnie. To już jest dobre. Tu jeszcze będzie kwaśna śmietana. Ona jest ważnym elementem wielu rosyjskich potraw. Gotowe. To tylko się zagotuje i możemy jeść. Proszę Państwa, to jest moment, żeśmy powiedzieli wielkie, serdeczne. Dziękujemy mistrzu za ten czas i za naukę. Żony będą zachwycone. To ja dziękuję. I wyborcy też. I życzę powodzenia.